Pokój i dobro. Jesteśmy w parafii świętych Antoniego Padewskiego i Stanisława Kostki. Od niedzieli w naszej parafii trwają misje prowadzone przez grupę misyjną pod kierownictwem księdza Rafała Jarosiewicza. Tak, ja również dołączam się do tych zaproszeń, bo razem przeżywamy doświadczenie Pana Boga. Bardzo ważny czas w odnowieniu tej relacji z Nim, bo to jest istota misji, żeby doświadczając Pana Boga nauczyć się wchodzić coraz bardziej w Jego obecność, by nie bać się stawiać Jemu pytań, szukać odpowiedzi na ważne pytania dla naszego życia, po to, żeby już tutaj na ziemi, tak możemy powiedzieć, smakować Jego obecności, tego, że On jest z nami, że On nas prowadzi, że On nas kocha, że to wszystko jest prawdą, to co potwierdził na drzewie krzyża, że On naprawdę chce być nie tylko teoretycznie Zbawicielem i Panem naszych serc, ale prawdziwie chce nas napełnić Duchem Świętym i posyłać do tych, którzy jeszcze Go nie znają. Misje trwają codziennie, do niedzieli włącznie. Codziennie są trzy msze święte. Skazanie misyjne o 8:30, o 15:30 i 18:00 oraz dwa nabożeństwa misyjne prowadzone przez misjonarzy świeckich o 9:30 i o 19:00. Serdecznie zapraszamy. Myślę, że to będzie dobra inwestycja czasu. Szczęść Boże!